Dariusze, się witam Państwa w programie Punkt Widzenia Telewizji Dami. Moim Państwa gościem jest dziś minister i radny jednocześnie, Jakub Kowalski, szef Kancelarii Senatu RP i radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, radny Prawa i Sprawiedliwości. Witam w naszym studio. Dzień dobry, witam. Jakub Kowalski, który mówi o sobie, tak naprawdę, no, jestem lekko wyautowany ze spraw radomskich. Tak? Dobrze? Chwilowo, bo Pan zapytał o sprawy Radomskiej Rady Miejskiej. Niestety ilość zaległych obowiązków, bo kampania wyborcza rządziła się swoimi prawami i trzeba było wszystkie zaległości ponadrabiać, więc nie starczyło mi czasu, żeby uważnie śledzić to, co działo się w Radomskiej Radzie Miejskiej, a dodatkowo próbowałem uważnie śledzić to, co się działo w Sejmiku Województwa Mazowieckiego, tak, co o się tą dzieje Radę Miejską, dalej. Drodzy Państwo, zapytałem jeszcze przed wejściem na antenę, tak. No bo się dużo się dzieje już od początku, znaczy tak, zakończenie tej starej kadencji poprzedniej, to jeszcze z Pana udziałem, też było takie troszeczkę nerwowe, bo między innymi, nie wiem, był Pan obecny na tej ostatniej sesji? Byłem. Byłem. Nie podniósł Pan ręki za obligacjami. Nie podniosłem. Nie, właśnie, nie podniósł Pan, a ten temat wraca non stop i teraz też wróci na tą najbliższą. Nie podniosłem i dalej bym nie podniósł do momentu, kiedy prezydent nie powie, na co te pieniądze mają być przeznaczone, no bo napisać 28 milionów złotych na inne wydatki, no to nie jest żadna sztuka. Sztuką jest powiedzieć, co to są za wydatki, a w zasadzie to nie jest sztuka, tylko to jest obowiązek, który ciąży na prezydencie, obowiązek poinformowania radnych i odpowiadania na ich pytania, a na razie tych odpowiedzi nie uzyskujemy. Radosław Witkowski cały czas twierdził i twierdzi, jesteśmy gotowi do pełnej analizy i pełnego sprawozdania, jeżeli chodzi o miejskie wydatki. Z tego, co wiem, do dzisiaj moi koledzy nie otrzymali odpowiedzi na pytania, na co mają być przeznaczone te pieniądze. Ja rozumiem, że prezydentowi pasują igrzyska przy kamerach, przy obiektywach na sesji Rady, ale gdyby naprawdę szukał zgody i porozumienia, pan redaktor się uśmiechnął. Ja wiem, że to dla państwa dziennikarzy jest dobra sytuacja, kiedy ten boks, kiedy ta wymiana zdań następuje w Radzie Miejskiej, na sali obrad. Ona od tego też jest. Odnoszę wrażenie, że każdemu politykowi to ona pasuje. Ona od tego też jest, ale realnie, bo wszyscy mówią o zgodzie, ta zgoda powinna być wypracowana w gabinecie prezydenta, przy jego stole, bo on jest włodarzem miasta i przy tym stole powinien pokazać radnym, na co idą te pieniądze, porozmawiać szczerze, może bez obiektywów, bez kamer, bez igrzysk i spróbować się porozumieć. Mam takie wrażenie, że prezydentowi te igrzyska pasują, że później wychodzi i mówi radni Prawa i Sprawiedliwości, to terroryści, bo nie chcą się godzić na moje warunki, ale... No ale to ludzie prezydenta, no umówmy się, że to, co mówi pani radna Marta Michalska-Wielki, tak, też powtórzyła to pani Kalinowska. To jest przecież uzgodnione z głową tejże koalicji obywatelskiej, bo tuż po wyborach klub przestał udawać, że nie jest Platformą Obywatelską, tylko już nazwa Koalicja Obywatelska, żadna też koalicja, no bo Nowoczesna została wchłonięta przez Platformę, czyli po prostu Platforma Obywatelska, głową tej Platformy w Radomiu jest Radosław Witkowski, a wszyscy inni, którzy mówią, mówią to, co jest uzgodnione z prezydentem. Zdaję sobie sprawę z tego i rozumiem, że te słowa o terrorystach państwa zabolały. No one były niepotrzebne, bo no, to jest prawa ręka prezydenta, który chodzi po studiach radiowych i telewizyjnych i opowiada, że jest w stanie znaleźć porozumienie z radnymi Prawa i Sprawiedliwości, szukać kompromisu, a później takie mocne stwierdzenia i sformułowania, one nie powinny padać, szczególnie wtedy, kiedy prezydent jest w kłopocie, bo niewątpliwie prezydent jest w kłopocie, miasto jest w kłopocie, niewątpliwie kłopot mamy wszyscy. Skończył się czas sielanki, czas udawania, kreowania rzeczywistości wyborczej, w kampanii wyborczej. Zaczęła się smutna rzeczywistość, rzeczywistość, w której nie będzie nam łatwo, bo jest to rzeczywistość z pustą miejską kasą. ZUS nie został zapłacony. Tam chyba do 5 grudnia był termin. Magistrat złożył prolongatę, by przesunąć ten termin na początek marca. I być może, że suma, na którą prezydent chce emisji obligacji, będzie niższa właśnie o ten niezapłacony ZUS. Ale generalnie sam prezydent Radosław Witkowski mówi, niezapłacenie ZUS-u to bardzo poważny minus na wizerunku miasta. No, niezapłacenie ZUS-u to bardzo poważny minus na ocenie zdolności przywódczych i kompetencji zarządzania miastem przez prezydenta, bo
Prezydent pieniądze na ten ZUS miał, prezydent pieniądze na wypłaty miał. Dlaczego je wydał na inne cele? To jest pytanie do Radosława Witkowskiego i powinien potrafić na nie odpowiedzieć, bo powiedzmy to szczerze i wprost, wszystkie wypłaty, środki na wypłaty były zagwarantowane. Jeżeli prezydent zdecydował się wyjąć z szuflady na wypłaty i włożyć do szuflady na inne zadania i wydać te pieniądze na co innego, no to jest dzisiaj problem i wynik nieodpowiedzialności prezydenta. No dobrze, a w styczniu tego roku przecież chyba zapisaliście tak około 40 milionów, jeżeli chodzi o deficyt. I było wiadomo, kredyt czy obligacje, chyba wtedy był kredyt w styczniu, tak? Tak, wtedy była mowa o kredycie, dzisiaj jest mowa o obligacjach. To jest też pytanie, dlaczego ta zamiana. A pytanie, czy nie jest tak, że kredytu nie chciano dać po tym, jak dokonano oceny sytuacji finansowej miasta, bo słyszałem również i takie głosy, że właśnie tak mogło być. No i jest tak, panie redaktorze, że można mieć otworzoną linię kredytową. Choćby przedsiębiorcy mają otworzone linie kredytowe, ale nikt nie wydaje tych pieniędzy, zanim nie dostanie kredytu, zanim formalnie ten kredyt nie zostanie przyznany. I my taką linię kredytową na początku roku prezydentowi otworzyliśmy, a później prezydent przyszedł z prośbą o to, żeby pozwolić mu tą linię skonsumować, żeby zaciągnąć to zobowiązanie. I uważam, że dalej jest to możliwe, dalej taka zgoda może zostać udzielona przez radnych, tylko należy im szczerze odpowiedzieć na pytania, na które odpowiedzi od dłuższego czasu nie pytają, no bo jest absolutnie rzeczą niedopuszczalną wpisywanie kwoty 28 milionów złotych jako inne wydatki, nie tłumacząc, co to są za inne wydatki. To są ogromne pieniądze. Prawo i Sprawiedliwość nie ukrywa, mówi o tym wprost, głośno, wyraźnie, chcemy współrządzić Radomiem. Ja mam inne zdanie, inne stanowisko w tej kwestii. Rozumiem, że taka oferta musiała paść z ust choćby Marka Suskiego, bo taka padła, prezesa struktur, po to, żeby później nie było mówione, że Prawo i Sprawiedliwość nie chciało koalicji, nie chciało porozumienia. Być może jest część moich kolegów, którzy uważają, że to jest dobry pomysł. A dlaczego pan jest z tym zdania? Ponieważ mam absolutne przekonanie o tym, że ta współpraca byłaby nieszczera, nieefektywna, no, mega trudna, to na pewno. Nieefektywna i na pewno nie oparta na wzajemnym zaufaniu. A taka współpraca po prostu nie ma sensu. Mówię to wprost i odpowiedzialnie. Radomianie zdecydowali, że Rada Miejska jest w rękach Prawa i Sprawiedliwości, magistrat w rękach prezydenta z Platformy Obywatelskiej. Prezydent potrzebuje jak dżdżu Rady Miejskiej do rządzenia miastem i musi znaleźć z nią kompromis, musi się porozumieć. Ale uważam, że dzisiaj błędem ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest wchodzenie do magistratu i do gabinetów prezydenckich i to byłoby niedobre rozwiązanie, bo no, prędzej czy później zaczęłoby się zganianie. Nie, moi koledzy koalicjanci z Prawa i Sprawiedliwości tego nie chcieli, to zrobili źle. To byłaby prosta droga do tego, żeby Radosław Witkowski mógł zwalać swoje błędy. Jestem przekonany, że no, będziemy obserwowali niestety wiele niemiłych dla nas Radomian obrazków w najbliższych miesiącach w wykonaniu prezydenta i wejście w tą koalicję powodowałoby, że Prawo i Sprawiedliwość byłoby współobarczone przez prezydenta odpowiedzialnością za jego porażki. Pierwsze takie zderzenia, no generalnie nie jest fajnie już od początku tej nowej kadencji Rady, prawda? Generalnie no nie jest fajnie od dłuższego czasu, tak, od momentu, kiedy Platforma Obywatelska straciła tą taką bardzo chybotliwą większość w Radzie Miejskiej, ale to było jeszcze w poprzedniej kadencji. Dziś pan zderzył się z rzeczywistością w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Wpadłem z deszczu pod rynnę. Macie więcej mandatów, ale nie rządzicie w sejmiku. Tak, mamy największy klub w sejmiku województwa mazowieckiego, ale nie udało nam się przełożyć tego na zdolność rządzenia województwem. Zabrakło jednego głosu. No cóż, tak się zdarza. Wiemy, że województwo mazowieckie jest najtrudniejszym dla Prawa i Sprawiedliwości województwem w Polsce, bo w tym województwie jest Warszawa, miasto, w którym Platforma Obywatelska, w którym inne siły polityczne uzyskują dużo lepsze wyniki niż w innych częściach Polski.
ale też przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości nie ma w zarządzie Mazowsza, prawda? Usłyszeliśmy, że taka jest tradycja. Czy taka tradycja również jest w Radzie Miejskiej, że 12 na 13 komisji to przewodniczący z Prawa i Sprawiedliwości? Czy to jest, chociaż nie brakuje też, nie brakowało takich opinii, że to jest odwet za to, co się stało w Sejmiku Mazowsza? Chyba nie należy tych spraw traktować jako odwetu. Wiem, że pozostawiony jest wakat w prezydium. Jestem przekonany, że ten wakat zostanie obsadzony przez przedstawiciela Platformy Obywatelskiej. Słyszałem deklarację moich kolegów, że komisje i sprawa powrotu do obsadzenia komisji przez przewodniczących z Platformy Obywatelskiej też jest jeszcze możliwa. Ale możliwa pod warunkiem, że dogadamy się z prezydentem. Nie wiem, pod jakim warunkiem. O to trzeba pytać przewodniczącego klubu Dariusza Wójcika czy innych radnych w Radzie Miejskiej. Dzisiaj decyzyjność w tej kwestii nie jest już między innymi w moich rękach. Ja obserwuję to, co się dzieje w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Tam jest jasny komunikat. Zwycięzcy biorą wszystko. Wygrajcie sobie wybory, to będziecie sobie obsadzać stanowiska. Tak to zostało powiedziane, tak to zostało przedstawione, mimo tego, że klub Prawa i Sprawiedliwości, tak jak mówiłem, jest największym z klubów w Sejmiku Województwa. Tutaj ten klub Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, która de facto nie istnieje, jest klubem mniejszym niż klub Prawa i Sprawiedliwości. I wierzę, jestem przekonany, że przedstawiciele Platformy Obywatelskiej będą mieli miejsce w prezydium Rady i być może także w komisjach. Anna Kwiecień, poseł Prawa i Sprawiedliwości, siedząc na pana miejscu w poprzednim programie Punkt Widzenia, powiedziała wprost, no po obu stronach są osoby, które nie są zainteresowane osiągnięciem porozumienia, mówię tutaj o płaszczyźnie radomskiej. Czyli miała na myśli zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i drugą stronę, czyli Platformę Obywatelską i Nowoczesną. W Prawie i Sprawiedliwości są takie osoby? W Prawie i Sprawiedliwości są na pewno bardzo różne charaktery. Jedni są bardziej koncyliacyjni, inni mniej. Jestem przekonany, że wszystkim zależy na dobru miasta, tylko każdy może mieć inną wizję dochodzenia do tego, co jest dobre dla miasta i tego właśnie, co jest dla miasta dobre. Więc bez wątpienia pani poseł właśnie to miała na myśli, że są koledzy mniej lub bardziej bojowo nastawieni do sytuacji w Radzie Miejskiej i w magistracie. Ale tak było i poprzednimi kadencjami, bo były różne emocje, trzeba było je tonować, łagodzić, szukać kompromisów. No i to jest normalne w polityce, szczególnie kiedy ma się tak duży klub, bo to pierwszy raz w historii radomskiego samorządu klub, który ma samodzielną większość w Radzie Miejskiej, więc wśród tej szesnastki będą tacy, którzy będą chcieli ścieżką łagodniejszą i ostrzejszą i to jest zupełnie oczywiste. Pierwsze takie mocne zderzenie chyba 18 grudnia, sesja budżetowa, czyli przyjęcie budżetu na rok 2019. Pamiętamy wszystko, pamiętamy to, co działo się w grudniu ubiegłego roku, prawda? I od czego tak naprawdę się zaczął ten konflikt. Chociaż mówi się, że on jak gdyby rozpoczął się już wcześniej. No ale jak gdyby ta sesja budżetowa na rok 2018 spowodowała taki wybuch tego konfliktu. No i tu też apeluję do prezydenta Radosława Witkowskiego, żeby poprosił wcześniej radnych do siebie i wysłuchał ich postulatów, spróbował doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy te postulaty środowiska, które ma większość w Radzie Miejskiej, zostaną przynajmniej częściowo wpisane do tego budżetu, bo prezydent mówi, jestem gotowy na kompromis. Ale na czym polega kompromis? Kompromis polega na tym, że każda strona idzie na ustępstwa i każda ze stron ma swoje punkty, które ją satysfakcjonują, które są odzwierciedleniem postulatów, programu. Więc dzisiaj pójście na kompromis z Prawem i Sprawiedliwością to jest wpisanie do tego budżetu części postulatów Prawa i Sprawiedliwości. I najlepiej byłoby, gdyby te postulaty zostały wpisane rękami urzędników magistratu, skarbnika i jego służb, po to, żeby nie było takiej sytuacji, że wychodzi prezydent i mówi, wy żeście budżet popoprawiali, pozmieniali, on się teraz do niczego nie nadaje, tego budżetu nie da się realizować, bo jesteście niekompetentni, nie macie wiedzy, jak ten budżet zmieniać, robicie to źle.
Więc apeluję do prezydenta, proszę zaprosić radnych do swojego gabinetu, wysłuchać ich postulatów, zastanowić się, które z nich są do zrealizowania, które z nich mogą zostać wpisane do budżetu. Wtedy jestem przekonany, że moi koledzy podniosą ręce za tym budżetem. Dobrze, no to na koniec. Będziemy strzelać w Radomiu sztuczne ognie na Sylwestra, bo w Warszawie nie. Europejski temat. Rafał Trzaskowski, kiedy przyjeżdżał wspierać Radosława Witkowskiego w kampanii, mówił, że chciałby, żeby Radom był jednym z europejskich miast, no więc teraz pewnie będziemy mieć europejski problem w cudzysłowie, bo to no Jurek Owsiak zadeklarował, że na orkiestrze nie będzie światełka do nieba. Że to problem, który spędza sens powiek włodarzy w Warszawie i jest najważniejszym grudniowym tematem. Brak fajerwerków mi to nie robi żadnej różnicy, bo nie jestem jakimś wielkim fanem sztucznych ogni. Chociaż to ładnie ale to jest wygląda, taki temat zastępczy, wykreowany zupełnie na potrzeby jakiejś sztucznej dyskusji. Pamiętam i to potwierdzam, kiedy w moim rodzinnym domu były psy, to w Sylwestra te psy dostawały taką lekką tabletkę uspokajającą po to, żeby łatwiej byłoby im te wystrzały przetrwać. Nic im od tego nie było, następnego dnia zupełnie normalnie funkcjonowały, więc to nie jest temat, który jest jakiś podobno bardzo poważny czy nie do przejścia. Podobno decyzja w magistracie jest już podjęta, kolegium prezydenckie się nad tym pochyliło. Będą lasery. Będzie po europejsku. Oj, chyba nie. Nie będzie po europejsku? Drogi temat. No to nie wiem, to a poza w takim tym, razie taki wizja prezydenta Trzaskowskiego nie zyskała aprobaty nie ze strony Radosława pewno, Witkowskiego. No, ale pokaz laserowy to trzeba przygotować. To sprawił mi pan zawiódł, myślałem. Dlaczego ja? Tak liberalny prezydent, jakim jest Radosław Witkowski, tak europejski prezydent pójdzie w stronę nie laserów. Nie mówię na pewno, panie ministrze, no, żeby nie wyszło, że ja mówię coś na pewno, że nie będzie. No być może będą, ale wydaje mi się, tak że... jak mówię, nie robi mi to różnicy, czy to będą fajerwerki, czy lasery. Sądzę, że radomianie mają również zupełnie inne problemy niż to, jak będzie wyglądał, jak będzie oświetlony czy zaaranżowany ten Sylwester. I to był punkt widzenia ministra Jakuba Kowalskiego i radnego Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w studio. Szanowni Państwo, gorący tydzień przed świętami. Wiadomo, sesja Rady Miejskiej, widzimy się w środę. Widzimy się w środę o stałej porze. Zapraszam i do zobaczenia.